Dzień dobry. Witamy w pierwszym odcinku programu Weź to wyłącz. Ja nazywam się Łukasz Zając, od ponad 10 lat jestem hieną. No ja jestem Głowa, myślę, że możecie kojarzyć mnie z rapowych teledysków. Od 10 lat zajmuję się muzyką. Sandra Hajduk, możecie mnie kojarzyć z programu Hard Talk na Ostro, muzycznego programu, który robię dla Wirtualnej Polski. Jestem też reporterką Pudelka. Mamy taką koncepcję, że teraz będziemy się wymądrzali na temat muzyki i tego, co się dzieje aktualnie w polskim świecie muzycznym. W zależności od tego, czy to będą koncerty, czy jakieś nowe klipy, czy jakieś ciekawe wydarzenia, będziemy was edukować albo wyrażać swoją opinię na temat tego, co w danym momencie jest dość aktualne w świecie muzyki. Wróciła moda na 90sy. W muzyce wróciła moda na 90sy i to widać na przykład u Brodki. Brodka nagrała kawałek do serialu. Sama stylowa i sam Piotr Franceski już nawiązuje do tego, że kiedyś było fajniej. Jest to utwór, który wszyscy znają, ale w takiej aranżacji, który mi od pierwszych dźwięków przewodzi na myśl soundtrack do filmu Drive. Nie wiem, czy się zgodzicie, czy nie. Podoba ci się to? Wiesz co, ja muszę przyznać, że przez bardzo długi czas miałam problem z Brodką. Brodka jest bardzo dla mnie pretensjonalna czasami w swojej muzyce i w swoim jestestwie. Natomiast faktem jest, że ten utwór, usłyszałam go pierwszy raz wczoraj, muszę przyznać, i on zrobił na mnie wrażenie po pierwsze aranżacją, po drugie produkcją, po trzecie teledyskiem i po czwarte zastosowaniem. Tym, że jest soundtrackiem do serialu. Nie wiem, jak wy myślicie, jak ty, Głowa, myślisz, ale dla mnie ten numer, on gdzieś tam, ten cover wyprzedza bardzo mocno czasy, w których jesteśmy, jednocześnie nawiązując faktycznie do takiej stylistyki lat 90. Jest taki trochę neonowy, jest taki trochę połamany, jest trochę taki niepokojący. Jednocześnie, kurde, przemawia do mnie, mimo tego, że fanką Brodki nie jestem i jakoś nigdy nie byłam. Wywołana do tablicy? No ja w ogóle z tą pretensjonalnością Brodki totalnie się nie zgodzę. Dla mnie zarówno wizerunek Moniki, jak i jej muzyka są bardzo spójne. Jeżeli chodzi o wersję kawałka Izabeli Trojanowskiej, Wszystko, czego dziś chcę, do serialu Royst, to jest tak, po pierwsze bardzo fajnie, że Showmax, jakby to jest może mało muzyczne, ale że wychodzi naprzeciw Netflixowi, bo w pewnym momencie można było już mieć wrażenie, że Netflix ma jakby monopol, jeżeli chodzi o platformy, na których można oglądać seriale. Fajnie, że Showmax w odpowiedzi na Magdę Gessler w Orange is the New Black wychodzi z Moniką Brodką w takiej totalnie jakby synth-popowej wersji naprawdę mega znanego PRL-owskiego hitu. To jest super, ja to totalnie kupuję. Uważam, że odświeżanie hitów w momencie, kiedy młodzi ludzie skupiają się raczej na kawałkach, które są, nie chcę mówić, że mało wartościowe, bo wiadomo, że zmieniają się czasy i po prostu w tym momencie co innego grzeje młodych ludzi niż grzało kiedyś, ale uważam, że to jest fajne, że dzięki temu młody odbiorca ma szansę w ogóle poznać kawałki, do których kiedyś bawili się nasi rodzice i na których my się wychowywaliśmy. Powiem wam tylko tyle, że dla mnie ten numer, mimo tego, że jest nawiązaniem, tak jak powiedzieliśmy, do jakichś lat 90., Brodka jest tam na miejscu, jak najbardziej pasuje, tylko jest jedno małe ale. Brodka nie nagrywa nowych rzeczy, swoich. To jest fajny cover, ale wciąż to jest cover i to jest też jakby część promocyjna. Myślę, że ludzie, którzy słuchają, chodzą, śledzą karierę Moniki, cały czas czekają na kolejny album, a tego jakby trochę zaczyna brakować i to jest takie... Dlatego wspomniałam o tej pretensjonalności właśnie, może rozumianej trochę inaczej niż Głowa zrozumiała, aczkolwiek jeśli już jesteśmy przy coverach Brodki, to Heart Shaped Box Nirwany, to jest absolutnie jeden z najlepszych coverów, jakie w ogóle powstały w Polsce. Zaryzykuję stwierdzenie, że ever. Także może ona się odnajduje w tym po prostu. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, poranki, gdy czujesz... No dobra, a teraz weźmy na warsztat Zamilską i Nosowską. Dla mnie, jak tylko odpaliłem ten numer, to takie fajne dronowy klimat, gdzie przywołuje mi na myśl jakieś, mówiąc kolokwialnie, wyjebki rejwowe w lesie. Ale to, co Zamilska zrobiła z tym numerem, nie idąc kluczem, no dobra, zrobimy sobie cover, czyli w sumie nagramy to samo, tylko że ciut inaczej. Zamilska zrobiła lobotomię. Ten numer zabrzmiał na nowo,
cyfrowa nosowska, która jest wrzucana do tego klipu, która się wydziera, jest jakimś takim, jest jakąś taką cyfrową zjawą, która gdzieś tam się pojawia, to jest zajebiście trafione. Ja nie wiem, ludzie, którzy gdzieś tam wyrażają swoją opinię na temat tego klipu, mówią, że nie, to jest za mocne, to jakby nie tego oczekiwaliśmy, ale moim zdaniem to jest moc tego kawałka, że jest właśnie za mocny. Chodzi moim zdaniem też o to, żeby trochę Polaków, polskiego odbiorcy przygotować na tego typu projekty. Zamińska jest w ogóle bardzo fajnym twórcą i wydaje mi się, że trochę brakuje nam takich kolaboracji. Że mamy nosowską, która jest, wiecie, ikoną, legendą polskiej sceny i mamy taką Zamińską, o której mało kto wie. Trochę też tak było z Mary Komasą przecież, kiedy ona się pojawiała, więc myślę, że my tego potrzebujemy, żeby pojawiały się takie kolaboracje, żeby wychodził ten artysta, który już jest sprawdzony, z tym, którego jeszcze nie znamy, robił coś fajnego. Mnie się też w tym projekcie podoba to, że to jest właśnie, znowu użyję tego słowa, tej pretensji, ale ono mi dzisiaj chodzi po głowie, może to jakiś Freud się odzywa. W każdym razie to jest takie niepretensjonalne, bo tutaj jest powrót do znanego kawałka, który jest zrobiony w sposób inny, fajny i faktycznie trochę rejwowy. No, tam dla mnie czyste techno, głowa technicznie. Czy to jest fajne połączenie? Jakby wystartowałabyś do takiego projektu, biorąc na warsztat legendę i robiąc to totalnie po swojemu? To znaczy tak, to jest na pewno zawsze duża presja w ogóle nagrywać z osobą, która jest twoim idolem, więc no na pewno miałabym jakieś obawy przed tym, czy podołam i czy udźwignę, ale tak, na pewno bym się podjęła, a poza tym, jeżeli w ogóle już rozmawiamy o Nosowskiej, dla mnie ona jest przede wszystkim osobą, która sprawdza się w każdym klimacie i która jakby w przeciwieństwie do wielu swoich koleżanek po fachu nie zatrzymała się w pewnej erze, tylko ona nadąża po prostu za tymi wszystkimi trendami, radzi sobie na podkładach elektronicznych, świetnie jej głos współpracuje ze wszystkimi wokalami. Wiadomo, że jest to zasługa też realizatora, ale podejrzewam, że i ona ma tutaj dużo do powiedzenia, więc no ja to kupuję. Jestem kobietą, wodą, ogniem, burzą, perłą na dnie. Trzecim takim, taką nowością, która się pojawiła, jest z kolei duet Justyna Święs z Komasą. Dziewczyny wzięły na warsztat numer również z epoki dobrze wspominanych lat 90., a to było zaledwie 10 lat temu przecież. No wiem, no ale nie wytykajmy mi wieku, co? Czas nie liczą. Dla mnie Justyna Święs, ja ją kupuję. Ona mogłaby stać w kącie i mruczeć i to nagrać na płytę, ja bym to brał. Chociaż nie, może mruczeć to nie, ale nie, niech mruczy. Dla mnie to jest genialna artystka, w tym momencie chyba jeden z najlepszych wokali damskich w Polsce. I trochę mi zabrakło szaleństwa w tym numerze, bo jest taki właśnie zachowawczy, nie odchodzimy daleko od oryginału, czyli od Jestem kobietą, ale złamanie frazy w pewnym momencie sprawia, że dostałem delikatnej wysypki ciar po prostu na karku. Moim zdaniem to jest właśnie super, że one to zrobiły w taki bardzo sensualny, w taki bardzo kobiecy sposób. No sam numer Jestem kobietą jakby zobowiązuje też do tego, żeby tę swoją kobiecość gdzieś tam pokazać. Nie chcę, żeby mnie atakowały teraz feministki, które będą mówiły, że kobiecość nie jest jakby w naszym seksapilu, w naszych słabościach i tak dalej. Ale no chodzi o to, że po prostu to jest dla mnie naprawdę bardzo fajny kobiecy numer, bo pomimo tego, że może brakuje gdzieś tam pazura, to ta zmysłowość tych wokali jest dla mnie wystarczająca i moim zdaniem to robi większy, lepszy klimat, niż gdyby one na siłę starały się jakby pokazać jakąś taką swoją inną naturę, która jest nam dotąd no, nieznana, umówmy się. Znaczy, pamiętasz oryginał w ogóle? Wiesz co, bo wyrwałeś mi wątek w ogóle. Ja chciałam zacząć od tego, że dumplingi... Że jestem kobietą. Nie, jestem Ślązaczką, a dumplingsi są moimi krajami. To już nie kobietą. Nie, i to właśnie bardzo fajną kobietą. I wiecie co, i to jest tak, że ja może będę trochę stronnicza, bo ja mam do nich słabość właśnie ze względu na to, że oni są gdzieś tam niebliscy pod tym względem, ale dojrzałość artystyczna, którą ma w sobie Justyna i to i właśnie ten brak pretensjonalności, o którym mówiłam wcześniej i to, że ona doskonale wie, po co jest w tym miejscu, w którym jest, dlaczego robi to, co robi, wiecie, tam się wszystko zgadza, tekst, muza, ja mówię teraz bardziej jakby, wiecie, szeroko o tym, co robi Justyna, bo już powiedzieliście wystarczająco dużo o Jestem kobietą, natomiast ja bardzo kibicuję jej projektom, dumplingsom i mam nadzieję, że to jest jedna z tych artystek, które się
nie skończą na Fryderykach, bo wiecie, jak to u nas bywało, prawda? Pojawił się Fryderyk i nagle się okazało, że gdzieś tam w szufladzie właśnie z Fryderykiem znika ta artystka, tudzież ten artysta i go nie ma. Tu jest mega potencjał, mamy tego mało w Polsce, więc trzymam kciuki, absolutnie. My się z Zającem przygotujemy z hip-hopu, ale musimy powiedzieć o tym, że głowa przygotowała się trochę z rock'n'rolla, z rocka, czyli z naszej muzy, bo wczoraj byliśmy na koncercie zespołu horror punkowego, pewnie nawet ten gatunek wielu z Was nic nie mówi, zespołu Wednesday 13. Głowa, jak Ty się bawiłaś na rockowym koncercie? No więc tak, nie wiem, czy powinnam... liczę na to, że powiesz to, co przed nagraniem. No dobra, więc przed nagraniem powiedziałam, że po prostu wchodząc do klubu Proxima wypiłam dwa piwka na hejnał, więc naprawdę bawiłam się świetnie. Nie wiem, być może alkohol miał wpływ na to, jak odbierałam. Odbiorze? Tak, ale powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o takie właśnie rock'n'rollowe koncerty, mi tego bardzo brakuje w hip-hopie na przykład, że właśnie są takie bardzo teatralne. Bardzo dużo się w nich dzieje, są kostiumy, jest gra świateł, wszystko jest zapięte na ostatni guzik. Tam nie ma miejsca na przypadek, na przypadkowe podnieście ręce w górę albo na przypadkowe, dobra, teraz zróbcie hałas, bo DJ, no, igła skoczyła, bo jest nierówna scena i po prostu beat nie gra i coś trzeba zrobić w tym czasie. Tylko tam po prostu wszystko gra. Oprócz tego bardzo podobało mi się to, że artyści byli na scenie bez koszulek. To jest bardzo ważne. Wiem to po sobie. Ale naprawdę, mówię to szczerze, bo na przykład był taki kawałek, który zapamiętałam najlepiej, ponieważ tam się pojawiła parasolka i ja jako osoba, która nie znała absolutnie żadnego utworu, bardzo szybko załapała refren I Love to Say Fuck. I naprawdę fantastyczny numer. I ja się świetnie bawiłam i naprawdę to błyszczące ciało w połączeniu z tymi maskami, z tymi ciężkimi brzmieniami, z tą grą świateł, w ogóle z tymi wszystkimi roztańczonymi ludźmi pod sceną, to dawało takiego kopa energetycznego, że po prostu chciało się więcej. I dawno, szczerze to mówię, dawno tak dobrze nie bawiłam się na koncercie. Tego sukcesu zaraz się rozpłaczę. Zając, a ty byłeś na... Ja byłem na troszkę bardziej rock'n'rollowym koncercie. Nie, no szczerze... Nie. Nie, chodzi o to, że ja byłem na Cannibal Corpse, zresztą też w Proximie i muszę powiedzieć, że ten klub z czasem... Jak pierwszy raz tam byłem, wydawał mi się gigantyczny i w ogóle super miejscem do organizowania koncertów. Na koncercie Cannibal Corpse okazało się, że ten klub jest tragiczny do organizowania koncertów. Niestety Gwiazda, czyli Kanibale, zabrzmieli najgorzej. Niestety najlepszy koncert zagrał Support, który no, na chwilę obecną jest jednym z bardziej wziętych zespołów w Polsce, czyli Void Hunger. Co do tła i scenowych przepychanek na temat Void Hungera, nie będę się wypowiadał. Ja poszedłem tam na Cannibal Corpse, zobaczyłem najszerszy kark w historii w ogóle muzyki metalowej. No, to tu możemy dyskutować. Nie, dziewczyny, on ma kark jak moje udo. Ma większy kark niż Phil Anselmo? Tak. Trzeba to poznać. Corpse Grinder ma kark jak moje udo i praktycznie wielu moich znajomych przyszło zobaczyć. Ej, stary, naprawdę on ma taki szeroki kark i wciąż ma taki szeroki kark i cały czas miesza bronią. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że Cannibal Corpse w Raiderach, już który tu był temat poruszany, w Raiderze Technicznym miał wegańską wędlinę. To jest jakby taka informacja off the record. Cannibal Corpse to wegetarianie. Ale same wydarzenia kulturalne, które pewnie będziemy zaliczali częściej bądź rzadziej. Będziemy tam z kamerą starali się być, więc oglądajcie koniecznie. Chciałbym, żebyśmy wyrobili sobie pięciostopniową skalę nutek, które będziemy przyznawać. Ekstra, a może zrobimy takie karteczki, że będziemy pokazywać te nutki? No, a może zapytamy, czy chcecie karteczki? Chcecie takie coś, czy do bani pomysł? Ja mówię, że ostatni koncert Cannibal Corpse to dwie nutki na pięć. A nie wiem, jak wasze przeżycia. My miałyśmy 5 nutek, piona głowa. No, chyba zacznę chodzić na inne koncerty. Po prostu chodź z nami, bo z nami jest zawsze fajna zabawa.